Trybunał Konstytucyjny swoim wczorajszym werdyktem potwierdził to, co wiemy od dawna, że Polska ma niedobrą konstytucję. Konstytucję, która nieprecyzyjnie rozdziela kompetencje między prezydenta a premiera, między prezydenta a rząd. Mam nadzieję, że politycy prędzej czy później, ale raczej prędzej dojdą do tego przekonania i zdecydują się wreszcie na zmianę konstytucji. Zdecydują się na to, czy Polska ma być państwem o charakterze kanclerskim, czy bardziej o charakterze prezydenckim. Nawet jednak najlepsza konstytucja z najprecyzyjniejszymi zapisami nie załatwi tego, czego nie da się załatwić bez wysokiej kultury politycznej. Bez wysokiej kultury politycznej, która skłania do współdziałania, do robienia wspólnie czegoś, co będzie służyło dobru Polski. Bo mamy tylko jedną Polskę, a nie dwie Polski, Tuska i Kaczyńskiego.